Siemano, siemano, jestem Wertes, witajcie w kolejnym odcinku z The Forest. Jest tutaj Olivier, Hubert, Mekader, Mateo oraz Nondoran. Siemaneczko! Siemaneczko! Hello! Słuchajcie, słuchajcie, ja muszę wam pokazać coś tajnego, co zrobiłem, a oni w sumie wiedzą, bo powiedziałem, ale wy nie wiecie, to uwaga, uwaga, schodzimy tutaj, czajmy się do naszej krzaczkarni, dobra, zjemy sobie coś i zrobiłem zapas tutaj, zapas na jedzonko, bo ciągle nam miejsca brakowało. Także tutaj możecie odkładać jedzenie, jeśli nie będzie tam miejsca. O! Jak tam wejść? Właśnie. Musicie kucać. Jak kucacie, to jesteście mistrzami parkura. No nie kucacie nawet. Nie kucacie nawet. Mateo, kucam u siebie. O! Nie, teraz nie kucasz u mnie. Dachel? No i lewo, prawo, lewo, prawo, aż się uda. Ej. Ale normalnie kucam u siebie. Dobrze, nie będziesz tam wyżerał! Nie, ty, mistrzu, ja tam wejdę spokojnie. Daj mi chwilę. System antymateusz. Pamiętaj, że nie wyjdziesz tak łatwo, jak tam wejdziesz. Z problemami. Dobra, ciu. Dzień dobry. Dobra, idę tu z wózkiem. Nie wyjdziesz. Ja nie wyjdę. Ja tu nie wózkiem wyjdziesz? Wjadę, pierdzielę. A ty kurde. 360 z wyskocznia. Tak, dobra. Słuchajcie, operacja Kozie Miasto robimy. Czyli musimy polecieć, słuchajcie, najpierw z łapeczką w górę do filmu musimy polecieć. To jest bardzo ważne. Jeśli chcecie pograć w Foresta i tutaj się tak też fajnie bawić jak my, to możecie oczywiście grę kupić na g2.com. Polecamy, polecamy. Większość tutaj naszych wsporników ma właśnie z G2, także działa, działa. No, a operacja wygląda tak, że fajnie byłoby poprowadzić tę ścieżkę, którą tu ostatnio Olivier tam fajnie zaprojektował, do naszej starej bazy. I drugą rzeczą, którą fajnie byłoby zrobić, to jest zebranie jak największej ilości drewna, żeby zapełnić nasze zbiory wszelkie tutaj na tej bazie, jak i na naszej poprzedniej bazie. Bo to będzie wymagane do najbliższego challenge'u, który... Może będzie za miesiąc, ale no, taki jest tutaj cel. Paprotka, akysz. Nie no, ale ta ścieżka to kurde, to jest dobra, Olivier. To no. Kmina była w porządku. Czekaj, bo mnie tu będzie to przeszkadzać, czekaj. Dobra, ten jeden wózek ma tutaj stać, to jest moja przepustka do tych wieszaków. Do Narni. Do wieszaków. Ej, nie, ale ty, bo Mateusz się dostanie, to nie może. Pokaż nie. Jak, gdzie? Oho, i już zepsuł. Ja nic nie wiem, musimy to nie zabrać już, nie? I już zapasów jedzenia nie będzie. Likwidujemy. Nie działa. Nie umiesz. No nie umiem. Zabrali jedzenie. Ręce. Może być? Hubert! Dziękuję. Dobra, to co? Panie, musisz trochę wykręcić, bo tam są nasze domki, widzisz? O tam. Ja, na spokojnie, panie. Spokojnie, tam kłódki możesz wycinać śmiało i tak tutaj depolana, halengę w dalszym ciągu. Także można działać. Czemu ja tu z wózkiem nie przyjechałem? To bym od razu coś pozbierał. No to ma ktoś futer z dzidy? Nie, tak patrzę, że tutaj chyba... Futer z dzidy? Z dzika. Ło! Kłoda się pojawiła, ty! Jaka magia! Nie. Jaka magia! Ej, tu jest wózek pełny! To mój, zapomniałem! I to pełny! Ej, to ja go zabieram, to jak coś to już go odprowadzę. Dobra, ale to spoko, to jest bardzo spoko. Bo to nam się do challenge'u tutaj fajnie przyczynia. Mateo, tutaj masz kłodę, zoba, tutaj obok mnie, o tutaj, popchnąłem. Mhm, mam. Dobra, gdzie jest droga? Jest i droga! No, jakaś kulturka teraz z tym wózkiem, jak się jedzie. Oj, się zablokowałem. No, bo niestety ona jest jednokierunkowa, dlatego trzeba uważać, nie? Dobra. Patrz, zobaczymy, że jest taka jednokierunkowa. Elo, zoba, da się przejechać. No masz? Swój wózek rozwaliłeś. Czekaj, złapię. O, teraz to twój. Ja mam nowy. Okej. Dobra. Odprowadzanko. Ale ten projekt będzie masywny, o którym myślę. No nie. Jedyny w swoim rodzaju. Na survivalu. Takiego bo na creative nie doda się szybko. Nie było? O, to super. Nie było raczej. Znaczy, było raczej, na pewno nie było, bo ja nigdy nie widziałem. To jak ktoś to zrobi... Jak ktoś to zrobi...
przed nami, ale po tym odcinku to wiecie, że zarąbany pomysł. Kłada mi wypada. Dobra, super. No to. No to jedna zapełniona. Jeszcze 2000. O, zegarek, co? Jak to się robi. Ja tutaj zapraszam do siebie, zegarek za darmo jest. O! Skaner. Odsuń się. Odsuń się. Dawaj dziszoka, halo. Tak się to robi. No, na mnie drzewem, no! Niestety nie mogę. A co, kurde? Ja tylko decyduję, kiedy pierdyknie. Nie mogę zdecydować, w którą stronę. Jaka autostrada, kurde. Co się dzieje? Dobra. O! I na polne drogi wyprowadziło. Ale urwał. Ja tutaj mam czysto, Waldo, stąd wiesz. Scheatowałeś jakoś, mówisz? Nie, ja tu mam czysto, bo sobie ściściłem. Aha, okej. Okay. Chodzę z tym, z matczetą. Matczeta? Jo. Taka. Łokę. Łokę. Panie matczeta. Gdzie ja w las wybiegłem? No i mykę, i teraz lecimy prosto 3 km. Ta jest, ta jest. Dobra, pełny wózek. Zabieramy. Nie. Ale to będzie projekt, słuchajcie, warto, warto, warto czekać. Bo będą dymy. Latamy. Fajny wózek masz, Tundran, fajny. Coś go wywrócił. To masz? A taki fajny wózek był, no. Taki prawie nie zniszczony. Nie, już naprawiony. Okej. Ech, biegniemy. Kolorki by się przydały lepsze, jak się patrzy w niebo czy coś. Zawsze tak szaro jest. Gdzie ty to drewno odkładasz? Na początek. No. Do końca, pań, do końca. No, to jedź. Później łatwiej się wkłada. Pyk, pyk. Dobra. Ale to będzie eleganckie. Ja w sumie zrobię jedną rzecz. Odstawię na razie tego WZ-a. WZ-a. Tutaj, perfekto. Weźmy sobie to. Mateo, no jedź. Już się blokują, halo. Bo to jest jednopasmówka, no to... Panie Drwal, w złą stronę lecisz. Co? No w złą stronę lecisz. Jak to w złą stronę, halo? No zamiast do bazy poprzedniej to leci jakoś tam... Ja nie Drwal, ja pirotechnik. Oho. No oho. I ciul. Tylko mi się skończyły ładunki wybuchowe. No to leć po kolejne. To jaki to pirotechnik? No to zaraz przeloguję się i będzie więcej. No czup. Cheater. Lecitero, kurde. Lecitero, mekanero. Rym cym cym. Dobra. Mekaner ma dynamitu w dym. O, alkohol trzeba dołożyć. To jest mieszanka wybuchowa. Teraz działa. No, z góry fajnie ta ścieżka wygląda. Na takim pustym obszarze. Tak sobie leci. Dobra, patrzmy tutaj. Ty Oliwier, już prawie przy bazie jesteś tej naszej. Bo sobie tutaj górą lecę i patrzę. To zrobimy to. Panie, ojejciu, o! Kto się przelogowuje w tym momencie, kiedy ja latam? Halo, nie! Skaner! Nie! To nie ja! Ej, ja ubrę, jestem, zginę, ja przepadnę! Kto wbił? Nie! No, są lagi. Jest dramat. Halo, ja latam do góry do Gabi. Ty, ja nie wiem co, ja nie jestem już na ziemi, słuchajcie, w grze. Ja pierdzielę normalnie. Kurde. Kost nie odpowiada najgorzej. A nie wleciałeś do naszej starej bazy po prostu? I ona się wczytuje? Nie, ona się u mnie tak nie wczytuje. Już tutaj latałem sporo razy i to było normalne wczytanie. Ktoś tutaj kmini dziwne rzeczy. Tyle powiem. Dobra. No może masz... zapauzuję na chwilę. Dobra, działa. Słuchajcie, wylądowałem. Ty. Pod wieżyczką.
Także prawie dobre lądowanie zrobiłem. Mamy problem z moim wózkiem. Tak, ja mam problem, kurde, z lotnią. O, dobra. Wyprowadzona. Świetnie. Trochę mało tu FPS-ów, ale to nic. Mój wózek stoi pionowo. To ognisko na drodze zbudował. Co? Serio? Czy możliwe, że ognisko już tam było, ale nie wiem. Tak, to chyba to. Możesz się rozwalić. Nie, bo się na nim piecze kolega. Dobra, energia odnowiona. Ty, Hubert, bo tu umiesz w takie rzeczy. Chodź do mnie, jak może. Ja tu gdzieś widziałem królika. O, dzień dobry. Bo ty umiesz, bo tam jest dla ciebie challenge. Ja tam pisam. Łoż, podskoczył, ty, tu króliki skaczą. Wyciągnięcie tego wózka. Ej, dobra, to ja już jestem pod bazą u nas. No mówiłem, że jesteś blisko. No. Kurde. No bo to ja tu robię trochę małą wycinkę, bo tak... A tu mało FPS-ów, jak tu się nie gra. O nie, moje drzwi są dalej zbugowane. Otwórz. Dziękuję. Mnie w ogóle dawno tam nie było w bazie. Ciekawe, jak bardzo zarosło. No. Mi ktoś, kurde, aloes z domu podwalił normalnie w międzyczasie. Mati. Znowu. Czemu ja? Nie. Bo ty zawsze. Bo zawsze to ty. Ty wszystko. A na cholerę mi aloes. Jak na... Nie wiem, ty. Potężne rzeczy są. Widzi, patrzy, nie wie, co to jest, a weźmie, no. Dobra, co ma leżeć? Ty, tutaj no, mamy... Ej, słuchajcie, zarąbista sprawa. Co, tu już jest drewno. Mamy tutaj przeogromne zapasy drewna. To się zrobi jeszcze większe. No, nice. Nice, ej, dobra. To mi się podoba. Ale SMS-a dostałem, kurde, beka normalnie, ale i tak wina Mateofa. Zgadza się? Kuziwa. O nie, paliwo się skończyło, no masz? Ty, kurcze. Ej, ty, przyjaciel! Ty! Halo! Co, mojego bolida kradniesz? Wektor, tutaj przyjaciel jestem do bicia. Do bicia? Mondoro. No, zapraszam. Dobra, zaraz przyjdę, spokojnie. Ja tutaj muszę zobaczyć, co my tutaj mamy. Co ten mówi? Bo już dawno tutaj nie graliśmy, nie? Tak. Co się dzieje? Ratunku. Wow, ile królików się narobiło. Co nice. Dobra, u mnie też pewnie tam na górze. Ej, tu w ogóle jest brama otwarta w tej bazie. No ładnie. No ładnie się dzieje. Mi się zdaje, że tu projektor musiał być i zostawić, nie? Tu full patyksów, tutaj też full patyksów. Wow, tu już węgiel normalnie u mnie się suszy. Smacznego. O, u mnie też full króliczków, słuchajcie. Zobaczmy, 3 futra z królików. Dobra, sorry, króliki, ale... To koniec. Co tu się drze? Nie, ja tylko królika musiałem. Nie, wydyngolić. Królik tak by się nie darł. Byłeście, by się nie zdziwił. Rozmnażajcie się dalej. Misiek. Nie chcę twojej głowy. Ale zwyrol ze mnie, ja pierdzielę. Ja muszę też podlecieć do bazy. Zobaczcie, jaką tam skuję. O nie, mięso z królików. O my god. Mnie tam dawno nie było. Chwila, nie może się króliczek zmarnować. Chwila, moment, muszę odwiesić. Myk. Dobra, zarąbiście. A te schody, kurde. Prowizorka. Kolega leci. O, nie spadł, dobra. Hubert, a ty gdzie jesteś? O, poszukiwaniu kłód. Tutaj przy naszej bazie. Ja polecam iść drogą, bo tam trochę powycinałem. No właśnie, jestem w pierwszej bazie? No tak, tej dużej. Dobra, zamknąłem tutaj drzwi. Nie no, ty tu jesteś, przy domu. Co by nikt tutaj nie wchodził, nie powołany. Hubert, mamy wolną chatę! A czekaj, zostań tu na chwilę. To otworzysz mi prawo. Wracamy do domu, a tam nic nie ma. Tym razem to nie ja. O, widzę ścieżkę. Ty tu kanibal nie żyje, co jest? Co ty robisz? Coś się dzieje. Jędruś.
Elo? Ty już tutaj z tą drogą? No właśnie ten, tutaj ekspresowa budowa, S8, nie? Okej. Okay. Bert? No? Co ty robisz? Wow. Jak to by na mnie było. Co ono... National Alloy Stodek w punku, yes! GG. Yes. Dobra, rób ta, co chce ta. A ty on... Oj, kurde! Dobra, wiem co robisz. Tylko mogę nas zasunąć na chwilę i jakbyś... Ty, ubiłem... Ubiłem kaczkę. To otwórz mi bramę tam. Waltez może być tak... Jasne. Czekaj, bo myślałem, że podniosę no tę kaczkę czy coś. Tak przy wodzie? No kiedy i którą bramę? No bo tutaj prześrodek to średnio też, nie? No, dobra, niech będzie, niech będzie. A jak to się rozpędzi, to trudno, to będzie ten. Wodowanko. Tak. Robimy zjeżdżalnię? Czemu to się nie niszczy? O, właśnie. Nice. Gdzie tu jest wejście najbliższe? Nice, halo. Nice. No co tam się w ogóle robi, ty? Chłop, co robi? Dobra. Trzeba masę patyków znaleźć. Znaczy tych kamieni. Po drodze biegnij i klikaj cały czas E. To kłody są. Aha, bo ty tutaj ścinałeś, dobra. Tak, otwórz. Coś tam było ścinane. Dobra, czyli trzeba po prostu lecieć wokół ścieżki i zbierać kłody dookoła. Dobra, uwaga, koniec. Nice. 700 kamieni. Pyk. Mało. No, akurat. Ideolo. W ekwipunku można mieć 10. Właściwie jest na kamienie ta? 10 masz jak masz torbę. Torba. Jak masz torbę. Aha, kurde. Ale czyli już mam torbę. Właśnie. Jak to zrobiłem to? No co? Pokaż. Ej, bez kitu do wózków, no. To jak i Andrzej. Hubert nie idzie spać jak chcesz, ale na pewno. Mi się zdaje, że szybciej jest jak biegasz po prostu, nie? Jaki koło? Weź tam jeszcze wyżej się dostań. Wyżej musisz, to wyżej. Ale... Ej kurde, jak jest ta ścieżka, to tak nawet niedaleko te bazy są. No. Dobra, to ty się Hubert baw, a ja idę, nie wiem. Ziomeczki! Ziomeczki! Jakie ziomeczki? No ziomeczki przy ścieżce, patrzą, ty co to jest, halo, nielegalne kamienie. Czy co? Jak to nielegalne? Wszystko tutaj było podpisane z kierownikiem budowy. No. Kierownikiem. Tu też bramy pootwierane wszystkie. No. Jest wygrane. Kurde. Trzeba zamykać po wszystkich. Mi się zdaje, że my będziemy za niedługo robić ten, ścieżki do ten, dookoła mapy, nie? No nie wiem, czy tak każdemu będzie się chciało za kamieniami biegać. No raczej nie. Chodźcie spać. Na tym, na serwerze sponsorów, jak będzie w default, ja to robię. No okej. Okay. No to powodzenia. Chodźcie w kimono. To zrobię. Hey, wait, bo ja zapauzowałem w nocy, tak sobie biegam. Czekaj, pokaż ten wózek. Tutaj. Postawię ten wózek. No musiał, no. Kurde. No, Hubert, chcesz robić coś, ten, coś ciekawego, to ten, to on tam wózki daje sobie. Kościół wiesz. Space Program, nie? No. Go to Jesus. Pokaż mnie ten wózek. Faj. Zaraz spadniesz z tym wózkiem. Ja próbuję jeszcze wyżej iść. Bartes, mógłbyś włączyć tę chwilę niszczenia? Tak. O, dobra. Dopuść wyburzenie budynków włączone, no. Mechanik, tylko nie wyrzuć tam teraz dynamitu. Nie, czekaj, ja pracuję nad czymś. Okej. Okay. Dobra. I jeszcze Uno. Aha. Tak generalnie to kiedyś mówiłem, że tutaj jest dużo wycięte, ale jednak nie. Dobra, już możesz odpalić z powrotem. Dobra. Dzięki. A co tam kminiłeś? Coś się w pokoju, przemeblowanie lekkie. Okej. Ten co kmini. No stoi jak na dynamit, no ja nie będę mieć czegoś takiego w pokoju. Musi być. O, jestem na krzyżu! O nie! Gdzie jest krzyż? Pod fesezem. Zrób mi screena. F12 weź. You. Dobra. Okej.
Hello, my name is Johnny Knoxville and welcome to Jackass. Pa, widzisz, żyje. Ani jednego HP nie straciłem. Tak to się robi. Tak to się robi. Ja troszeczkę utknąłem. Tu nikt nie widział, ale na cięciu to ja tam dublera puściłem, on poleciał i on jest obecnie w szpitalu, a ja sobie teraz biegam. Dobra, słuchajcie. Kończymy odcinek, dzięki wielkie za oglądanie. Jeśli wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie i do następnego. Na razie i cześć. Yo, yo! Cześć. 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 Hello.